Chema, ile znaków piszesz na godzinę? A ile masz do napisania? Ile każą ci napisać? Czy zastanawiasz się, ile znaków na godzinę copywriter powinien napisać? Ile znaków dziennie, ile słów, ile tekstów, ile kopii, ile wszystkiego? Jeśli tak, ten odcinek jest dla Ciebie. Teraz króciutkie intro, masz w tym czasie 8 sekund, żeby dać suba dla YouTube'a, like lajka dla Spotifyka, a my jedziemy z koksem. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi, edukuje słucha i tłumaczy. Pokaz dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Niedawno przyszła do mnie znajoma z takim zapytaniem, ponieważ nie widziała takiego filmu na kanale i słusznie, bo go nie było. Mianowicie, ile znaków dziennie pisze, powinien pisać typowy content writer i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? No i trzeba to rozbić na kilka czynników, bo czym innym jest pisanie maili, czym innym jest pisanie artykułów blogowych, a jeszcze czym innym jest pisanie kopii, czyli też składanie kopii. Jeżeli chodzi o tworzenie artykułów blogowych, to też nie jest takie jednoznaczne, bo są artykuły blogowe i są artykuły blogowe. I gdzieś jeszcze pomiędzy tym wszystkim jest chat GPT i inne tego typu narzędzia. Więc ile copywriter powinien pisać? Dobre pytanie. W tym momencie polecam sobie zrobić ćwiczenie każdemu, żeby sprawdzić w taki średni, przeciętny dzień, najlepiej nie jeden dzień, ale tydzień, ile piszesz. Na koniec dnia podsumować to, ile masz napisane, zrzucić wszystko do Google Docsa, jest skrót Ctrl-Shift-C, który pokaże Ci znaki, czy też inne narzędzie do liczenia znaków, słów, czego tam chcesz. Z tego Ci wyjdzie średnia, ile, ile normalnie piszesz. A ile powinieneś pisać? Ile powinnaś pisać? To jest osobna kwestia. I powiedziałbym, że tutaj nie ma reguły tak naprawdę. Człowiek średnio... Statystycznie pisze 40 słów na minutę. 40 słów liczmy po 7 znaków w języku polskim to jest około. To jest około 280 znaków razy 60 16 800 znaków na godzinę. Teoretycznie, teoretycznie jeżeli przez tę godzinę nic nie robisz, tylko stukasz w klawiaturę 40 słów razy 7 znaków razy 60 minut. 16 800 znaków. Nie traktowałbym tego jako benchmark, dlatego że myślę, że w pracy umysłowej z człowiekiem, który jest ograniczony takimi rzeczami jak biologia, chociażby, nie jest to możliwe. Szczególnie nie jest to możliwe, jeżeli po drodze do tych 16 800 znaków musisz robić research. Musisz sprawdzać fakty, sprawdzać statystyki, coś odgrzebywać, coś analizować, przetwarzać tak, żeby to było dobrze i aktualnie. W rankomacie powiedziałem, że w ciągu godziny piszę około 5000 znaków i też spotkałem się z zarzutem, że skoro piszę 5000 znaków na godzinę, to prawdopodobnie to jest gówno content. To nie był gówno content, ja po prostu szybko piszę. I też, żeby nie było, że, że jestem jakimś wyznacznikiem, ja nie zaczynałem pisać na komputerze w 2019 roku, kiedy zostałem copywriterem. Ja w 2009 roku nawet jeszcze wcześniej, bo pisałem powieść od 16-15 roku życia, ale w 2009 roku zarejestrowałem się na forum literackim weryfikatorium i pisałem opowiadania i powieści. I myślę, że przez 5-8 lat napisałem lekko 2-3 miliony znaków. Nie wiem dokładnie ile. Część z tego poszło do kosza, część z tego utraciłem bezpowrotnie, ale myślę, że takie solidne 2-3 miliony znaków było. Za swoich najlepszych lat yy, pisałem 20 stron dziennie. 20 stron razy liczmy 1800 znaków arkusza znormalizowanego, to masz 36 tysięcy znaków dziennie. I to jest całkiem realne. Ale to wszystko przy założeniu, że nie potrzebuję researchu i że wszystko mam już w głowie. Więc wtedy tylko siadam, piszę, robię przerwę, siadam, piszę, robię przerwę, siadam, piszę, robię przerwę. Czy to jest realne w pracy zawodowej, gdzie te teksty oddajesz jeden do jednego za pieniądze? No bo tu trzeba rozróżnić literaturę i content writing. Bo content writing od razu jest sprzedany. Czy to jesteś copywriterem in-house, czy jesteś freelancerem, ten content jest sprzedany. Jeżeli nie robisz go na giełdę tekstów, na wielkie, być może, że ktoś kupi, to ten content już jest sprzedany. Literatura nie jest sprzedana, nie jest sprzedana na pniu. Jeżeli nie jesteś uznanym autorem czy autorką, nie, nie masz gwarancji, że Twoja powieść, czy opowiadanie, czy cokolwiek piszesz pójdzie od razu. Jeśli nie nazywasz się George R.R. Martin i, i nie piszesz siódmej czy ósmej części sagi Pieśni Lodu i Ognia, na którą czeka 3 miliardy osób, no to powiedzmy, że ta powieść musi najpierw przejść jakieś sito. I to też na to wszystko rzutuje. Poza tym, w mojej opinii, dużo łatwiej jest napisać powieść niż content, a w szczególności kopii. Myślę, że do kopii, do kontentu praktycznie za każdym razem trzeba się osobno przygotowywać. Powieść, tak jak Remigiusz Mruz, możesz napisać w dwa tygodnie, jeżeli wiesz, co masz napisać. Dwa tygodnie na powieść 300-400-stronicową. Dobra, to teraz dla referencji moje rekordy, rekordy życiowe. Na początku jako content writer, kiedy pisałem o League of Legends, tak, miałem taki epizod w życiu, że grałem w League of Legends, i tak naprawdę teraz nie żałuję, bo League of Legends. Dało mi pracę w kontencie i doprowadziło mnie tu, gdzie jestem. Kiedy pisałem poradniki, mój rekord w godzinę to było 7800 znaków. Przy czym znowu założenie, nie potrzebowałem żadnego researchu. Nie potrzebowałem żadnego researchu. Żadnego. Wszystko miałem w głowie. Tam ewentualnie doczytać jakieś procenty czy, czy wartości, ale to drobnostka. Następnie któregoś razu, jak dostałem Flow, znowu zastrzeżenie, jak dostałem Flow. Zacząłem pisać artykuł, włączyłem sobie licznik, bo widziałem, że dobrze mi idzie i że idę na rekord. Włączyłem sobie licznik, odpaliłem godzinę, odpaliłem licznik słów i wykręciłem 11 600 znaków w godzinę. Tylko znowu, nie potrzebowałem researchu, i jeśli chodzi o szybkość pisania, to jestem raczej wśród 5% szybko piszących ludzi. To, jak już przy tym jesteśmy, to chwilkę poświęcę temu, od czego zależy szybkość. Generowania treści. Gen generowania. Od czego zależy szybkość tworzenia treści? Pierwsza rzecz, czy używasz AI, czy nie? Czy możesz używać AI, czy nie? AI jest w stanie wygenerować treści dużo, dużo szybciej niż człowiek. I człowiek, myślę, że jest na takim etapie, znaczy, że AI jest na takim etapie, że człowiek już go nie dogoni. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest czysto techniczna, czyli po prostu jak szybko piszesz. Czy te 40 słów na minutę średnio dla człowieka. To jest taki Twój przeciętny wynik, czy taka dolna granica widełek, czy w ogóle nawet się do tego nie zbliżasz, bo strzelasz 100 słów na minutę treściwego kontentu jeżeli strzelasz 100 słów na minutę, napisanie tysiąca słów zajmie Ci 10 minut. Kolejna rzecz, czy masz zrobiony research, czy nie. I tutaj też chciałbym zleceniodawcom uświadomić, że research to też jest tworzenie treści. Research składa się na tworzenie treści. Człowiek od Pisania, człowiek od kontentu nie siądzie i nie napisze. To nie jest siąść i napisać. My musimy wiedzieć, co piszemy, wiedzieć o czym piszemy, musimy się znać na tym, o czym piszemy, dlatego że później do nas są pretensje, że napisaliśmy jakiś bzdet, że napisaliśmy jakiś bullshit, jakąś nieprawdę, jakiegoś fake newsa albo coś. No ale jeżeli nas ktoś pogania i, i chce szybciej, szybciej, to my nie mamy czasu sprawdzić. Jeżeli jest szybkość, jeżeli jest pośpiech, coś na tym cierpi. Tutaj mamy ten trójkąt. Szybko, tanio, dobrze. Wybierz dwa. Jeżeli chcesz szybko i dobrze, to nie będzie tanio. Jeżeli chcesz e, szybko i tanio, to nie będzie dobrze. Kolejna rzecz to poziom specjalizacji tekstu. Bo inaczej pisze się artykuł typu Top 10 sposobów na napisanie artykułu blogowego, a inaczej pisze się artykuł na temat. Tu podam z własnego doświadczenia mój ulubiony artykuł w życiu, czyli Wojna cenowa w obowiązkowym ubezpieczeniu OC, gdzie żeby przygotować się do tego tekstu musiałem sprawdzać sprawozdania finansowe towarzystw ubezpieczeniowych i ich zysk techniczny za 5 lat wstecz. No to umówmy się, że sprawdzanie tego wszystkiego, samo sprawdzanie tego wszystkiego zajmie tydzień, dwa. No i teraz powiedz mi, że Ty chcesz artykuł na 10 tysięcy znaków w dwie godziny. Nierealne. Jeżeli piszemy coś na przykład jak recenzję, recenzję jakiegoś narzędzia SAS, które trzeba najpierw sprawdzić, obejrzeć, przetestować, to też kosztuje czas. Jeżeli piszemy artykuł na podstawie nagrania z webinaru, które trwa godzinę, to tę godzinę trzeba wrzucić w czas tworzenia tej treści. Nie jest tak, że no dobra, na przyspieszeniu sobie obejrzę albo transkrypcję sobie wrzucę w chat GPT i on mi to przetworzy, ale to nie jest to. Jeżeli wymagasz od copywritera, od contentwritera, żeby że obejrzeć godzinny webinar, a następnie Napisze artykuł na 10 tysięcy znaków na tematy trudne typu medycyna, prawo podatki, no to sobie po prostu poczekasz. I to jest właśnie kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli prawo, medycyna, podatki i tego typu rzeczy, gdzie żeby napisać artykuł na tematy medyczne, trzeba się przeczesywać przez PubMedy, Google Scholary i inne miejsca, w których są publikacje naukowe na temat. Odkryć medycznych, leczenia i tak dalej, bo nie napiszesz bez tego artykułu specjalistycznego, bo nikt ci tego nie kupi. Bo jeżeli to będzie artykuł specjalistyczny dla lekarzy, dla zawodów medycznych, dla kogoś, kto się tym zajmuje i nie będzie tam badań, to po prostu nikt to nie uwierzy. To już, to już nie są te czasy, że można było skompilować wyniki wyszukiwania i, i puścić to i to będzie pierwsze w Google, bo, bo ktoś nasra linkami. To już tak nie działa. Tak samo prawo. Prawo ciągle się zmienia, prawo ciągle się aktualizuje, ciągle są jakieś now nowelizacje, nowe dyrektywy unijne, które trzeba wprowadzać. Nie wiadomo kiedy, jest wakacjo legis, tego typu rzeczy. Jest od cholery przepisów, od cholery aktów prawnych. W tej chwili w Polsce generujemy bodajże 20 tysięcy stron aktów prawnych rocznie. Doczytałem na stronie Rzeczpospolitej. Objętość wydawanego w Polsce prawa regularnie od 10 lat monitoruje firma doradczo audytorska Grant Thornton. W ogłoszonym w czwartek, 21 marca dorocznym barometrze legislacyjnym odnotowała, że ubiegły rok przyniósł 34 405 stron aktów prawnych. To wzrost o 8% w stosunku do 2022 roku. Ubiegły rok, czyli 2023. 34 tysiące stron aktów prawnych. I dodajmy do tego jeszcze orzecznictwo sądowe, z którym, które też w jakimś stopniu stanowi wykładnie prawa. Tego jest w cholerę. W cholerę. Tak samo podatki. To, to nie jest artykuł o podatkach, usiąść i napisać, no, możesz napisać swoją, znaczy, nie wiem, czy możesz napisać swoją opinię, ale artykuł o podatkach, usiąść i napisać, to nie jest usiąść i napisać. Tak jak przyszedł gość na Facebooka i rzucił hasło, że ilości hurtowe 5 zł za 1000 znaków treści o podatkach z czatem GPT. No, nie da się tego zrobić, nie da się kurwa tego po prostu zrobić i tyle, bo co się stanie z czatem GPT? Czat GPT nie weryfikuje informacji. Jeżeli masz, w, w ustawie o VAT, na przykład odwołanie z artykułu X do artykułu Y, Czart GPT tego nie skuma. Księgowy będzie wiedział, o co chodzi. Doradca podatkowy będzie wiedział, o co chodzi. Content writer obeznany w podatkach będzie wiedział, o co chodzi. Czart GPT nie będzie wiedział, o co chodzi. Skoro przy czacie GPT jesteśmy, no to czasem pojawia się taki argument, że Czart GPT pisze szybciej. Po pierwsze, Czart GPT nie pisze tylko generuje, bo nie ma rąk ani, ani palców ani jak ma pisać. Pisanie jest domeną ludzi, którzy mają ręce. Po drugie, ChatGPT to loteria. ChatGPT, już umówmy się, że, że poprzez ChatGPT będę miał wszystkie narzędzia AI na myśli. ChatGPT to loteria. Czasem wygeneruje dobrze, czasem wygeneruje źle. I naszą rolą jest mało tego, że wprowadzić prompt do ChatGPT, odebrać tę treść, popoprawiać wszystko, jeszcze zweryfikować, czy gdzieś nie nakłamał, czy nie. To też zabiera czas. Zabiera mniej czasu, niż podejrzewam w wygenerowanie tego artykułu, ale weryfikacja danych, które ChatGPT podaje, zabiera czas. Szczególnie jeżeli on dany zmyślił, bo zdarzyło mi się na przykład, że zmyślił całą publikację. Więc to, to też nie, jeżeli komuś się wydaje, że, że stworzyć artykuł to jest wrzucić prompt w czatach GPT, odebrać treść, wkleić jeden do jednego i tyle. No to dobra, można to zrobić, tylko tutaj dochodzą kwestie etyczne, bo tu. W tej wiadomości, która do mnie przyszła, była mowa o, o agencji, która wymaga bardzo dużo treści w bardzo krótkim czasie i podejrzewam, że jeżeli agencja wymaga od człowieka, od, od osoby zatrudnionej na etacie bardzo dużo treści w bardzo krótkim czasie, to po prostu rezygnuje z jakości. I o ile agencja może, może się to mieścić w etyce agencji, że dostarczy gówno content swojemu klientowi i krzyknie za niego 80 zł za 1000 znaków, o tyle ktoś, kto ten content ma wykonać dla tego klienta, może mieć jakieś opory i bardzo dobrze, że ma takie opory, bo ja też miałbym opory przed dostarczaniem klientowi gówna. Mieliśmy taką sytuację w rankomacie, kiedy wymagania dotyczące tekstów wzrosły, liczba tekstów do stworzenia, zaktualizowania została taka sama, ale czasu w miesiącu jakoś nam nie przybyło. Jeżeli wymagania jakościowe rosną, wymagania ilościowe zostają te same, a czasu nie przybywa, no to wyjścia są trzy. Albo będziemy robić nadgodziny, albo nie będziemy się wyrabiać, albo będziemy dostarczać gówno. Znowu wracamy do trójkąta. Tanio, szybko, dobrze. Myśmy akurat tam postanowili deczko się zbuntować i powiedzieć, że no słuchajcie, chcecie od nas więcej, chcecie od nas lepiej, czasu mamy tyle samo, po prostu albo, albo zmniejszymy wymagania ilościowe i dowozimy tę samą jakość w tym samym czasie, albo musicie się z tym pogodzić, że będą. Będą obsuwy albo będzie gorsza jakość. No nie chce być inaczej. No i nasza firma, za co teraz chcę jej podziękować, po prostu podeszła do tego racjonalnie i powiedzieli: No dobra, to co proponujecie? No to chcemy mieć mniej artykułów do wykonania, i firma powiedziała: OK, bo firma chce lepiej. Ale jeżeli przykładowo pracujesz w agencji i agencja wymaga od ciebie dużo, szybko i tanio, i przychodzisz i mówisz: że No sorry, ale dużo szybko, tanio się nie da. Agencja mówi, że na przykład że czatkie PT da radę, to. Przykrością stwierdzam, że to jest koniec Twojej przygody w tej agencji po prostu, bo jeżeli agencja stwierdza, że czat GPT pisze lepiej, szybciej i taniej, to niech sobie agencja to z czatem GPT robi. Tylko może się okazać, że w tej agencji nikt nie będzie chciał tego z czatem GPT robić, bo się okaże, że pieniądze są za małe albo wymagania są za duże, albo po czacie GPT trzeba poprawiać. Albo przyjdzie klient, który takie treści z czata GPT dostawał przez rok, tak jak Piotrek Polok opowiadał. I przyjdzie klient z pretensjami, bo mu pozycje i ruch organiczny poleciały, a to za tym idzie kasa. I kto jest tutaj za to odpowiedzialny? No, kurwa, copywriter, nie? Bo używał czata GPT, tak? Nie, agencja. Jeżeli agencja dopuszcza gówno content z czata GPT i, i daje to później klientowi, to agencja odpowiada za to, jak ten content sobie radzi. I niech to będzie jasne dla wszystkich agencji, że to nie jest tak, że, że Wasza rola kończy się w momencie, kiedy oddajecie treść. Wy robicie coś po coś. Wy robicie coś dla klienta po to, żeby realizować jego cele biznesowe, nie kurwa swoje cele biznesowe, żeby wyciągnąć z klienta 2, 5 czy 10 tysięcy złotych miesięcznie i wywalone wywalonej jajca. Wy realizujecie biznesowe cele swojego klienta. Nie wiem, co to za argument, że nie wiem, że klientowi poleciały pozycje i to jest wina klienta, bo klient nic nie robił, bo, bo to nie jest naszą odpowiedzialnością, żeby, żeby klient. Żeby strona klienta sprzedała, bo naszą odpowiedzialnością jest tylko dostarczyć kontent, linki i odciąć jak największy kawałek tortu dla siebie. Nie! Nie! Z reklamami tak samo! Nie! Nie! Nie do cholery! Nie! Klient przychodzi po usługi marketingowe po to, żeby włożyć hajs i wyjąć hajs. Klient nie puszcza reklam po to, żeby karmić agencję, klient puszcza reklamy po to, żeby z tych reklam przychodził hajs, żeby z tych reklam przychodził klient. Klient nie puszcza kontentu na swoją stronę po to, żeby strona ładnie wyglądała i żeby agencja miała zarobek i zajęcie, tylko po to, żeby ten kontent budował autorytet, budował zaufanie u klientów, ściągał ruch organiczny, transferował go do sklepu i sprzedawał i zarabiał hajs. Więc jeżeli jakaś agencja uważa, że w porządku jest dawanie klientowi główno kontentu wygenerowanego z AI, jeden do 1, kopiuj i wklej nie z niezweryfikowanymi faktami, nie wiem, o, o branżach trudnych i wpływających na nasze życie, jak zdrowie, praca, podatki, prawo, to taką agencję należy, należy kopać w dupę. I tyle. No, tro, tro, tro się trochę się odpaliłem, trochę mi się ulało znowu. Ale to, to jest istotne w kwestii tego, ile treści masz oddać jako copywriter. To jest bardzo istotne, no bo jeżeli agencja od ciebie wymaga dużo treści w krótkim czasie, to znaczy, że nie wymaga jakości, to znaczy, że automatycznie rezygnuje z jakości i to jest twoim obowiązkiem, żeby tej agencji powiedzieć: słuchajcie, jeżeli chcecie szybko, jeżeli chcecie dużo i tanio, tanio w sensie w, w ramach mojej umowy o pracę, to nie będzie dobrze. Agencja podniosła jeszcze taki argument, że jak ktoś się zna na swojej robocie, to pisze szybko. Dobra, jak ktoś się zna na swojej robocie, ja się znam na swojej robocie, na ubezpieczeniach, więc o ubezpieczeniach piszę szybko. Ale jeżeli w agencji copywriter, content writer dostaje 150 różnych tematów do pisania w ciągu miesiąca, to nie ma prawa się na tym wszystkim znać. I potrzebuje researchu. Jeżeli ktoś na czymś się nie zna dobrze, to potrzebuje researchu. Research zabiera czas. Czas, który mógłby być poświęcony na klepanie znaków. Ale nie będzie, bo został poświęcony na research, żeby tekst był dobry, chyba że nie chcecie dobrego tekstu i tu wracamy do punktu wyjścia. Kolejny argument, czyli rosnące koszty zatrudnienia, kryzys na rynku, nieopłacalność biznesowa rzemieślników, konieczność drastycznych zmian i tak dalej. Jeśli prowadzisz agencję i tak mówisz do pracow wiesz co, pracowników, to pracowników główno interesuje sytuacja finansowa Twojej firmy. Pracownika interesuje sytuacja finansowa jego i jego rodziny. I, i nie dajmy sobie wmówić, że my jako pracownicy czy zleceniobiorcy jesteśmy odpowiedzialni za cudzy biznes. Nie jesteśmy odpowiedzialni za cudzy biznes. To, że komuś koszty wzrosły, to nas głównie interesuje, bo mnie inflacja tak samo dotyka jak kogoś innego. Jeżeli komuś rośnie ZUS, mnie też rośnie ZUS. Nie jest tak, że mojemu zleceniodawcy urósł ZUS, więc on, on mi teraz zapłaci mniej. Dostałem kiedyś taki argument od agencji, Teksty o ubezpieczeniach. Brałem tam wtedy rok czy półtora temu 40 zł za 1000 znaków. Zleceń było sporo, kasa, była, kasa na fakturze była spoko, trzeba się było przy tym urobić, no ale dobra, coś, coś trzeba robić w tym życiu za pieniądze, żeby przeżyć, nie? Szybkościowo dawałem, dawałem radę, jakościowo powiedzmy, że też dawałem radę. Wróciliśmy do tej rozmowy po zmianach w agencji, i, i Laska z agencji pyta: ile ja bym chciał hajsu? No to mówię, że. Z racji tego, że trochę czasu minęło i ja już jestem lepszy niż rok temu, to nie widzę powodu, żeby brać mniej niż brałem wtedy, czyli 40 zł za 1000 znaków. Na co ona, że mi tyle nie da. Bo zatrudnili wewnętrznych ekspertów do weryfikacji tych treści, więc mają koszty. E, inflacja, więc mają koszty. No i też ona nie widzi gwarancji w tym, że skoro ja biorę więcej hajsu, to jestem lepszy. I nie bardzo mi się chciało jej tłumaczyć to, że biorę więcej hajsu, bo jestem lepszy. Bo. Po mnie nie trzeba poprawiać, bo sprawdzam, bo się na tym znam, bo w ubezpieczeniach siedziałem 5,5 roku, a nie 15 minut w Google i mniej więcej znam rynek copywriterski, jeżeli chodzi o treści o ubezpieczeniach. I dosyć często dostaję treści do poprawiania, albo dostaję informację, że ktoś nie dowiózł, że nie zdążył, albo że dowiódł, chłam. Ja ten chłam później poprawiam, więc wiem, ile jestem wart. Ona, że nie, nie, bo, bo nie ma gwarancji, bo coś tam jest. Ta jaki powód, chciałem jej je to przez moment wytłumaczyć, ale później stwierdziłem że ja stracę na tym 15 minut których nikt mi nie odda, a nie zyskam nic bo jej zadaniem było stargować, tyle samo pracy taka sama jakość, nawet wyższa, bo powiedziała mi że obecnie jakość treści które tworzyłem by nie przeszła czyli ja mam trudniejsze zadanie, tyle samo pracy i mniej hajsu, bo oni mają ekspertów kochana, gówno mnie obchodzą wasi eksperci i gówno mnie obchodzą wasze procesy to co mnie obchodzi to jest mój hajs Moja praca, moje życie, moje procesy. Ja wykonuję swoją robotę najlepiej, jak umiem, w stopniu zadowalającym, akceptowalnym przez klienta, niewybitnym, nieperfekcyjnym, bo dążenie do perfekcjonizmu to strata czasu. Dążenie do perfekcji nad tekstem to jest po prostu strata czasu, mojego i klienta. Więc ja oddaję tekst w akceptowalnym stanie i zostawiam klientowi pole do tego, żeby coś poprawił, po to, żeby się zaangażował w tekst i po to, żeby użył swojej. Niekwestionowanej wiedzy, żeby ten tekst był po prostu lepszy. Wiedzy, której ja nie nabędę, choćbym się zesrał. I to też zabiera czas. To jest kolejna rzecz, która wpływa na to, ile znaków jesteś w stanie oddać w ciągu dnia ile kopii, ile tekstów, ile maili. Jeżeli klient współpracuje i dostarcza informacje i materiały, praca idzie szybciej. Jeżeli klient tego nie robi, praca stoi. Jeżeli klient wychodzi z założenia, że on musi wszystko przejrzeć, bo jak nie, to będzie gówno, no to niech się liczy z tym, że będzie wąskim gardłem. A klient zawsze będzie miał ważniejsze rzeczy do roboty, niż siedzieć nad tekstem. Ile to jest dużo, a ile to jest mało treści? Jeżeli agencja rozlicza się ilościowo, projektowo na 1000 znaków z klientem i agencja bierze X kasy, weźmy 50 zł za 1000 znaków od klienta, to im więcej znaków mu dostarczy, tym więcej hajsu dostanie. Agencji nie interesuje to, żeby kontent był dobry. Tak jak załóżmy Ciebie, że chcesz ten kontent dobrze napisać, żeby klient był zadowolony. Agencji interesuje to, część agencji interesuje to, żeby było tego po prostu dużo, bo jak będzie dużo, to będzie dużo pieniędzy, bo klient płaci za znaki. Klient nie płaci za to, że będzie dobrze. Klient płaci za znaki. Agencja się rozlicza za znaki i sobie z tych znaków odcina na swoje zusy, na swoje procesy i na swoje pierdy pały. Więc agencja oczekuje dużo. Jeżeli agencja nie bierze tego pod uwagę, na przykład, że klient będzie zwracał te teksty, bo są chujowe, i ktoś musi je poprawiać, kto musi je poprawiać. Ty musisz je poprawiać, bo ty je piszesz. To znowu zabiera ci czas. W efekcie, ten czas, który poświęcasz na stworzenie tego tekstu, wraca do ciebie. Bardzo możliwe, że na poprawki poświęcisz więcej czasu. Dodatkowo, to jest już słówko bardziej do agencji. W tym równaniu, w równaniu, kiedy dajesz dużo słabego kontentu, doda musisz dodać wkurwionego klienta. Bo jeżeli klient dostaje dobre treści od agencji i widzi, że są dobre. To nic nie zrobi, po prostu je weźmie, wrzuci do siebie na stronę i tyle. Ale jeżeli dostanie gówniane treści, to się wnerwi, bo płaci dużo pieniędzy. I co za co, za gówniane treści? No nie. Jak już się wnerwi, to będzie patrzył na ręce. Jak będzie patrzył na ręce, wynypie coś więcej, bo już będzie sprawdzał wtedy dokładnie każdy tekst, bo już raz dostał gówno, raz się sparzył, będzie sprawdzał każdy tekst, albo da swojemu człowiekowi do sprawdzania. W efekcie agencja będzie tracić jeszcze więcej czasu swojego i swoich pracowników, czyli zarobi mniej. Podczas gdy można od razu dowieść jakość, nie? No ale po co? Kiedy klient nie płaci za jakość, klient płaci za ilość, nie? Taki idiotyczny sposób myślenia zupełnie jak copywriterzy, którzy biorą wszystkie zlecenia, bo myślą, że jak obrobią wszystkie zlecenia świata, to dostaną wszystkie pieniądze świata. Nie, nie działa to w ten sposób. Kończąc, ile powinieneś pisać? Po pierwsze, ile chcesz? Zwłaszcza jeżeli jesteś freelancerem. Jesteś freelancerem po to, żeby samemu decydować o tym, ile roboty wykonasz i w jakim czasie. Żeby samemu sobie te prace organizować. Free znaczy wolny. I Ty też masz tę wolność decydowania o tym, ile roboty chcesz w ciągu dnia zrobić, a ile nie. Jeżeli masz ochotę danego dnia nie robić nic, to nie robisz nic. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musisz robić tyle roboty, żeby Ci to pozwoliło przeżyć. Na jakim poziomie chcesz przeżyć, to już jest Twoja sprawa. Możesz robić więcej, możesz robić mniej, Twoja decyzja, ale ty masz wyżyć. Bo jeżeli pracujesz i nie możesz wyżyć, to po co pracujesz? Więc pisz tyle, żeby godnie żyć. I ostatnia rzecz, jeżeli czujesz, że zleceniodawca czy pracodawca narusza twoje granice, jeżeli masz jakiś taki zgrzyt moralny i nie zależy twoje przeżycie od tego, to uciekaj. Zmień pracę. Poszukaj czegoś innego. Naprawdę czasem warto, warto zrobić krok wstecz. Nawet wziąć mniej kasy, ale stabilną i taką niewymagającą myślenia. To jest ostatnio rozmawiałem ze Sławkiem Borowym i on mówił, że miał takiego kolegę, który po pracy w agencji, po obrabianiu iluś tam dziesiąt tematów naraz, poszedł sobie na etat do jednej firmy. Dostał mniej kasiory za to. Etat ograniczał jego kasę, no bo ile na etacie dostaniesz, tyle dostaniesz. Nie, nie ma, że sobie dorobisz. Ale ten spokój, jakiego on tam zaznał, to ta monotematyczność, która czasem nas niszczy. A czasem jej potrzebujemy, bo, bo nie chcesz skakać pomiędzy tematami, nie? Więc czasem warto o tym pomyśleć, i nie ukrywam, że i ja od czasu do czasu mam takie myśli: jak widzę naprawdę zajebistą ofertę, tak jak była oferta, coraz lepsza firma, tam chyba było dycha na łapę za tworzenie treści. No kurde, jakbym miał gorszy moment w życiu, to bym się skusił. No bo dlaczego nie mam brać dychy za coś, co i tak robię? I nie muszę się martwić o to, czy klient przyjdzie, czy nie przyjdzie. Nikt nie stoi nade mną i nie krzyczy, że. Uuu, uh, mało, wolno, szybciej, bo ChatGPT pisze szybciej. No, nie. Więc jeżeli czujesz, że psychicznie musisz odpocząć, to odpocznij. A jeżeli chcesz, żeby Twoja praca generowała więcej hajsu w przeliczeniu na godzinę, jeżeli chcesz więcej tego hajsu zarabiać, jeżeli chcesz zwiększać swoją stawkę za tysiąc znaków, tekst, czy słowo, czy cokolwiek, jakkolwiek się rozliczasz, w opisie do tego odcinka będzie link do bezpłatnego kursu. Kursu o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu, 4 godziny solidnego materiału, już 160 osób go pobrało, także serdecznie zapraszam i w tym odcinku to jest tyle. Siema.